Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj kontynuacja naszej nowej miniserii, mianowicie wszystko o danej klasie postaci. No i dzisiaj jak widzicie zajmiemy się druidem, dlatego że też sporo komentarzy o tym druidzie się przewijało. To jest klasa, która jest tak naprawdę nowa, dlatego że dostał on ostatnio reworka, który go zmienił całkowicie. No i troszkę osób pytało, jak on się teraz sprawdza w PvP, jak on się teraz sprawdza w lochach i generalnie na czym stoją, jeżeli chcieliby, na czym będą w zasadzie stali, jeżeli chcieliby wybrać tą klasę postaci, więc dlatego też nagrywam ten film. Jest on troszeczkę skomplikowany, ma tutaj tak jakby trzy pasywki w jednej, więc na pewno ten film będzie dłuższy, troszeczkę będzie ode mnie wymagał, żeby to dobrze wytłumaczyć, no ale chcę mieć to po prostu z głowy. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Myślę, że już powoli dobijamy do brzegu, dlatego że dzisiaj o 16 prawdopodobnie wleciał zwiadowca, ten film chyba wleci o 18, o 20 sobie zrobimy berserka, no i jutro 16 albo 18 będzie wojownik, no i tak samo będzie zabójca, tak samo o 16 albo 18, w zależności co będzie po prostu pierwsze, no i tyle, nie? Więc chyba się wyrobimy po prostu przed startem tego nowego serwera, przynajmniej taki jest plan. Dobra, żeby tutaj nie przedłużać, lecimy na początek. Standardowo ogólny opis tej klasy postaci, czyli druida. Jeżeli chodzi o główną cechę, no to mamy inteligencję, no i przyjmuje postać niedźwiedzia, tygrysa lub orła, więc to co powiedziałem, mamy w tym druidzie tak jakby trzy pasywki w jednej. No i dobra, jeżeli chodzi o rasę, którą powinniśmy wybrać, no to jest to klasa, która posługuje się inteligencją, jak już przeczytaliśmy na samym początku, więc oczywiście tutaj dla niego najlepszą rasą będzie mroczny elf, dlatego że mroczny elf daje plus jeden inteligencji, no i jak już pewnie wiecie, dla każdej klasy, która posługuje się właśnie inteligencją, ten mroczny elf będzie najlepszy. Przypominam, że działa to tylko przy zakładaniu konta, więc jak sobie robicie właśnie tego druida, to najlepiej z tą rasą, no a jak wam się ona nie podoba, to potem po założeniu konta już możecie sobie zmienić na każdą inną, bo ten bonus, który za nią dostaniecie, już będzie z wami i zostanie po prostu na waszym koncie, że tak powiem. No i dobra, myślę, że teraz możemy sobie przejść do tego druida, no i zajmiemy się na początek tymi jego pasywkami, dlatego że no nie jest to wcale takie proste. Pasywki są trzy różne, tak naprawdę każda jest powiedzmy jakoś tam użyteczna, więc nie jest to tak jak w przypadku barda, gdzie opisywałem tylko i wyłącznie lutnię, bo w tym momencie tylko i wyłącznie ta lutnia tam jest grywalna, czy to na lochy, czy to na PvP. Tutaj każda pasywka ma swoje plusy i minusy, niestety to też jest minus barda, dlatego że bard na przykład w masce tygrysa, pod tą postacią tygrysa powiedzmy, jak trafi na maga, no to praktycznie nie ma na niego szans, więc na przykład nie wiem, jak tam jest jakaś bitwa gildyjna, no i druid bije się z magiem, no to raczej nie ma totalnie szans, no a jeżeli na tego maga akurat ubrałby postać orła, no to najprawdopodobniej by go porobił. Niestety tak to działa, dużo osób mówi, że jest to po prostu bez sensu, no bo załóżmy sobie taki scenariusz, że gramy druidem, jesteśmy tutaj top 1 na jakimś tam serwerze, no i na przykład, nie wiem, zostawimy postać w masce tygrysa, bo ona w teorii jest najlepsza na tam wszystkie inne klasy postaci oprócz właśnie maga, więc no jakiś mag będzie nas zbijał, aż w końcu nas zbije z tego top 1, no a jak zostawimy w tej postaci orła tą postać, no to niestety, w sensie tą naszą postać po prostu, tak mi się powtórzyło, no to niestety zbije nas każda inna klasa oprócz właśnie tego maga, więc no tutaj trzeba to wybierać i myślę, że to nie jest takie ok. Tak samo na bitwy gildyjne, myślę, że lepiej by to było jakby na przykład, nie wiem, właśnie w takiej bitwie gildyjnej z automatu nam się przybierała maska, którą na przykład powinniśmy przybrać, czyli na przykład, nie wiem, zaczynamy walczyć z magiem, no to przełączamy się na orła, zaczynamy tam walczyć z kimś innym, no to na tygrysa, no ale chyba właśnie twórcy chcą zrobić coś takiego, żeby tutaj samodzielnie wybierać, no ale właśnie, no jest to moim zdaniem troszeczkę bez sensu, ale to wyjdzie potem w rozdziale w PvP, dlaczego tak to działa. Dobra, lecimy. Na początek może ogólny opis tego druida. Tu mamy napisane, że posługuje się inteligencją. Możemy wybrać jedną z trzech dostępnych postaci zwierzęcych, to już zaraz do tego przejdziemy. Każda postać zwierzęca zmienia cię, daje ci dodatkowe zdolności i wpływa na twoje statystyki, to też wam zaraz pokażę. No i tak naprawdę najciekawsze, co powinniśmy wyciągnąć z tego opisu druida, to jest to, że gdy walczymy przeciwko magom oraz bardom, to nasze ataki zadają tylko 50% punktów obrażeń, czyli tylko połowę. To jest w sumie bardzo, ale to bardzo ciekawe, w sensie
W ogóle nie widziałem tego opisu, nie wiem czy to kiedyś było, jak jeszcze graliśmy na tym swoim druidzie, no ale tu musimy o tym pamiętać, że jako druid bijemy tylko i wyłącznie 50% punktów obrażeń dla właśnie magów i dla bardów. Pewnie to jest spowodowane tym, że te dwie klasy mają tylko przelicznik HP tylko razy dwa, więc no nie jest to wcale, no po prostu były sytuacje, gdzie na przykład taki orzeł swoim atakiem pikującym one-shotował jakiś tam magów czy właśnie bardów, no i pewnie chcieli tego uniknąć. Dobra, jeżeli chodzi o pasywkę, to teraz tak, mamy postać orła i jak działa postać orła? Mamy redukcję obrażeń maksymalnie 10% pod tą postacią, bo tutaj też pamiętajcie, że tu wam będę od razu mówił, może tak, może przejdziemy najpierw do statystyk, bo statystyki, a w zasadzie przeliczniki zmieniają się w zależności od tego, jaką mamy postać, tu wam zaraz to pokażę, no ale oczywiście główna statystyka inteligencja, ona odpowiada za nasze obrażenia, drugorzędna statystyka wytrzymałość odpowiada za nasze punkty życia, szczęście i mamy więcej procent, tym mamy większą szansę na właśnie cios krytyczny. Więc no tutaj jakby też logiczne. No i boczne statystyki to jest siła i zręczność. Tu nie ma jakichś tam większych filozofii. I teraz tak, w zależności od postaci, którą wybierzemy, mamy inne przeliczniki na nasze tutaj obrażenia, na punkty życia, no i na tą redukcję obrażeń. Jeżeli mamy założoną postać orła, no to obrażenia tu dochodzą, jak widzicie, razy 0,33. Mamy punkty życia mnożnik razy 3 i maksymalnie 10% pancerza. Jeżeli jesteśmy wojownikiem, to mamy, w sensie wojownikiem, no powiedzmy, niedźwiedziem, to mamy maksymalnie 50% pancerza, mamy punkty życia razy 5, no i mamy obrażenia 0,4 plus tą premię do obrażeń. Taka jest formułka, powiedzmy, tych obrażeń. No i jeżeli chodzi o tygrysa, to mamy maksymalnie 25% naszego pancerza, mamy punkty życia razy 4, no i mamy obrażenia razy 0,56. Więc można powiedzieć, że postać orła jest mniej więcej porównywalna do maga, powiedzmy, postać niedźwiedzia do wojownika, no a postać tygrysa do zwiadowcy, jeżeli chodzi stricte o te przeliczniki. No i teraz jak działają te pasywki? Daje szansę postać orła oczywiście na wykonanie potężnego ataku pikującego. Szansa ta zmniejsza się po każdym takim ataku. No i podstawowa szansa na atak pikujący to jest 50%, premia do obrażeń od ataku pikującego to jest aż 500%, więc to jest naprawdę taka mocna, mocna buła. No i z każdym takim atakiem pikującym zmniejszenie szansy to jest 5%, więc pierwszy atak 50, potem 45 i tak dalej, wiadomo jak to działa. No i teraz jeżeli chodzi o tego druida, to możemy sobie na przykład tutaj przetestować na jakimś innym, na jakiejś innej postaci. O, dokładnie, i to był atak pikujący, czyli jak widzieliście takie mocne, tu się akurat demonów odrodził, taka mocna animacja, taki mocny cios, no i ten atak pikujący właśnie tak wygląda. Więc no, mówię, postać orła idealna na magusiów, bardzo dobrze sobie z nimi radzi, ale do tego też przejdę w tym tam, powiedzmy, rozdziale o PvP, no nie? Lecimy dalej, jeżeli chodzi o postać niedźwiedzia, pozwala blokować ataki, ma na to 20%, więc nie tak jak wojownik 25 i znacznie zwiększa odporność. Im mniej punktów życia, tym twoje ataki są silniejsze. No i teraz mamy napisane, że jeżeli mamy mniej bądź równo 75% naszych punktów życia, no to mamy premię do obrażeń 0,3%. Jeżeli mamy mniej lub równo 50%, no to mamy 0,5%, no i mamy, jeżeli mniej lub równo 25% naszych punktów życia, no to mamy 1% premii do obrażeń, więc tak to działa. Mi ta mechanika, tu pozwolę sobie wtrącić, bardzo, ale to bardzo się podoba, to znaczy strasznie po prostu fajnie to wygląda, nie? Zaraz wam to też zaprezentuję, powiedzmy tutaj, niech będzie z jakimś wojownikiem, bo może z nim troszkę powalczymy, że tutaj zobaczcie, ta łapka, którą mamy, o, ona zmienia kolor i mamy, o, teraz jest jeszcze bardziej taka czerwona, o, i teraz to już w ogóle, tu wiadomo, poniżej 25%, więc w zależności od tego, jak ta łapka wygląda, tym dostajemy większą premię do naszych obrażeń, no i no, tak jak jest napisane, im mamy mniej tych punktów życia, tym ta premia do obrażeń jest większa, więc co mogę wam powiedzieć, bardzo fajnie, nie? W sensie ludzie mówią, że ta postać jest akurat niegrywalna, w SF Toolsie to inaczej wygląda, no tak powiem wam, że do PvP chyba bym tego niedźwiedzia zakładał, to bym musiał sobie sam przetestować, jeszcze nie grałem tym nowym druidem. Tak czy inaczej, tak jak mówię,
To akurat mi się bardzo podoba, bardzo to może być fun to play. No i teraz jeżeli chodzi o postać Tygrysa, no to mamy zwiększa twoją odporność. Chowaj się w cieniu, dopóki nie zrobisz uniku, a potem aktywuj furię. Po zadaniu ciosu krytycznego znów przechodzisz do ukrycia. No i właśnie, jeżeli jesteśmy w ukryciu, tak w ogóle zaczynamy, to mamy szansę na unik 35%. Maksymalna szansa na cios krytyczny, tutaj to jest liczone w zależności od szczęścia. Mamy to wszystko powiedziane, jak to wygląda. Premie do obrażeń krytycznych, wiadomo, no to jest plus 0% i tutaj mamy plus 0%, no bo jesteśmy w ukryciu, nie? To jakby logiczne. Na ten unik mamy nie 50% jak taki zwiadowca, tylko 35%. No i potem, gdy wykonamy ten unik, no to mamy maksymalną szansę na cios krytyczny, tu akurat teraz 25%, jak widzimy, to też jest, no to co już powiedziałem, tak policzone. No, w trakcie furii na przykład możemy mieć maksymalnie 75%, zobaczcie, to też taka ciekawostka. No i mamy premię do obrażeń krytycznych plus 150%. Tu mamy w ogóle 100% i jeszcze w stanie furii 150%, więc no strasznie również mocny cios. No i zaprezentuję wam, jak to w ogóle wygląda w praktyce. Może również z tym wojownikiem, bo z nim ta walka troszkę trwa. Zrobiliśmy unik i zobaczcie, odpala nam się nasza... tu jakoś to dziwnie wyglądało. Poczekajcie moment, jeszcze raz obejrzymy tą walkę, bo jeżeli chodzi o... to jest ta walka? Tak, dokładnie. Jak mamy takie zacieniowane, to możemy wykonać unik. Teraz wykonaliśmy ten unik, no i dopóki nie wykonamy ciosu krytycznego, to ciągle mamy tą łapkę widoczną, a jak wykonamy ten cios krytyczny, co zresztą teraz zrobiliśmy, zobaczcie, teraz jest unik, cyk, teraz wykonaliśmy cios krytyczny, no i znowu unik, bo znowu łapka jest taka wyszarzona, no nie? No i teraz dopóki nie wykonalibyśmy ciosu krytycznego, to jesteśmy w stanie furii, nie możemy wykonywać uników, no ale możemy, mamy tą premię do ciosów krytycznych. No, myślę, że to logiczne, to również obrazuje ta grafika w prawym dolnym rogu naszej postaci. I tak to po prostu działa. Tak to po prostu działa. Tygrys, wiadomo, na magów bardzo słaby, dlatego że w postaci Tygrysa nie możemy wykonać uniku. To też jest bardzo ważne, jak walczymy właśnie z magiem, więc ten Tygrys no generalnie nigdy nie wyjdzie z tego stanu w ukryciu, bo nie zrobi tego uniku, więc nigdy nie przejdzie do furii. Także na magów tutaj zdecydowanie ten orzeł, no ale na każdą inną klasę raczej Tygrys będzie najlepszy, no bo wiadomo, uniki to raczej nam podczas czy to PvP, czy to głównie lochów przede wszystkim oddano, bo uniki, wiadomo, że bardzo fajna mechanika do klikania. No i tyle, nie? Tyle. Tak to się prezentuje, tak tutaj jego przeliczniki wyglądają, to się różni w zależności od tej postaci, no ale bardzo, bardzo ciekawa postać finalnie, w sensie takim, że no musimy decydować, w sensie dla jednego to będzie atut, dla drugiego to będzie tam wada, w zależności od tego, jak ktoś tam lubi grać. Tak czy inaczej, bardzo fajnie to ogólnie wygląda i bardzo jest to rozbudowane, nie? W sensie takie, aż bym powiedział, że delikatnie przekombinowane, no ale po prostu tak ten druid działa. Wszystko, jeżeli chodzi o druida, to wszystko. Wydaje mi się, że nie ma tutaj nic do dodania, no mówię, te przeliczniki zależą od tego, jaką postać wybierzemy, tu inteligencja, oczywiście główna statystyka, to akurat się nie zmienia, zawsze nasza inteligencja odpowiada za obrażenia, nieważne jaką postać sobie przybierzemy na tym druidzie, no i chyba tyle, nie? Siła, zręczność to są nasze boki, raczej wszystko wam to, co powinienem, to powiedziałem. Jeszcze przejdę do, w rozdziale z PvP, jak ta pasywka faktycznie działa tam z innymi klasami, wiadomo. Dalej, jeżeli chodzi o rozwój tego druida, czyli jak rozkładać tutaj statystyki, no to na początku standardowo odsyłam do przypiętego komentarza, tam macie film taki uniwersalny, jak generalnie rozwijać każdą klasę postaci, więc polecam sobie go obejrzeć, to jest, tak jak mówię, taki ogólny poradnik. No i właśnie, jeżeli chodzi o tego druida, to tak, standardowo, dopóki główna statystyka, czyli inteligencja i wytrzymałość nie będą kosztować 10 milionów za statystykę, to polecam to rozwijać 1:1, czyli po prostu wiadomo, 50 w inteligencję, podstawy, 50 HP, potem 55, 55 i tak dalej, to jest jakby logiczne. Boczki, 1/6 ceny naszej głównej statystyki, czyli jak na przykład będzie kosztować nam inteligencja już 10 milionów, no to boki powinny kosztować 1 600 000. To też jest logiczne, to też powtarzam w każdym odcinku. Jeżeli chodzi o szczęście, wrzucamy jakieś grosze, wrzucamy sobie tutaj powiedzmy do 1200-1300 około szczęścia w tą podstawę i tak naprawdę tyle. Wydaje mi się, że tutaj większej filozofii nie ma, bo tego szczęścia nie ma co też przesadzać i jakoś dużo golda marnować. Natomiast druid w tym momencie,
tutaj po pierwsze, jeżeli chodzi o szczęście, to jest coś tam zbugowane z tym szczęściem, dlatego że niektórzy mówili, że w tej postaci Tygrysa druid totalnie nie ma szans na osiągnięcie tego maksymalnej premii do ciosu krytycznego, więc coś tam czytałem, że coś to jest jeszcze nie halo. Generalnie dużo osób mówi, że druid jest zbugowany, że druid jeszcze nie działa tak jak powinien, to o tym też musicie pamiętać, więc no też może coś tam jeszcze być zmieniane. No ten druid niedawno dostał reworka, bardzo długo się z nim bawili, żeby on w końcu działał tak jak działać powinien, więc tutaj no... Mówię, raczej się trzeba nastawić, że może coś jeszcze być w nim zmieniane w przyszłości, no ale na ten moment wygląda on tak jak wygląda. Co do tego rozwoju statystyk, jak to zrobić dalej, jak już główna statystyka i HP będą kosztować 10 milionów, powiem wam, że tutaj to już totalnie nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, w sensie chyba leciałbym, wiadomo, w zależności od tego, czy się posługujemy tą główną statystyką, w sensie czy walczymy z przeciwnikami, którzy też się posługują inteligencją, to ja bym tutaj leciał cały czas 1-1, ale tak ogólnie to raczej bym takie 60-40 chyba preferował, czyli troszkę więcej po prostu tej inteligencji aniżeli HP, ale nie tam jakiegoś dużego rozstrzału pokroju, nie wiem, powiedzmy... dwa razy więcej tej inteligencji, tak jak na przykład mówiłem przy okazji maga, tylko delikatnie, no tam takie 60-40, jeżeli chodzi o ten ogólny rozkład statystyk, powinno być ok. No też w zależności na jakiej masce siedzimy, no bo takie 60-40 na Tygrysie myślę, że będzie spoko, ale na przykład jak preferujemy niedźwiedzia, to ja bym tutaj szedł 1-1, nie? Jak ja sobie siedziałem na swoim druidzie jeszcze starym, powiedzmy, przed reworkiem i siedziałem właśnie w masce niedźwiedzia, no to ja tam też szedłem tak blisko 1-1, chyba miałem przewagę 3000 inteligencji w podstawie do HP, więc no tu wszystko zależy od tego, na kogo gramy i jaką maskę preferujemy, no ale właśnie coś takiego pomiędzy 1-1 a 60-40 będzie chyba po prostu najlepsze dla tego druida, bardzo podobnie jak przy okazji zwiadowcy. No, więc tyle, jeżeli chodzi o rozwój tej klasy postaci, no i myślę, że teraz możemy sobie przejść do PvP, no i po kolei przelecimy oczywiście, jak to tutaj się prezentuje w tym PvP. Łowca demonów może się odradzać na druida, no i oczywiście pasywki druida również działają na łowcę demonów. Przed reworkiem druid działał tak, że jego ataki były traktowane jako ataki magiczne i co ciekawe, ja szczerze mówiąc nawet na to nie zwróciłem uwagi, bo w sumie jak ja grałem druidem na S39, to tam prawie nie było łowców demonów, no to łowca demonów na tego starego druida nie mógł się odrodzić. To oczywiście był błąd, tak to działać nie powinno, no ale teraz już na spokojnie ten łowca demonów może się na druida odradzać. Jeżeli chodzi o barda, no to tak jak już powiedziałem w ogólnym opisie, bard dostaje, w sensie obrażenia druida na barda to jest tylko 50%, tu wam jeszcze mogę pokazać, jeżeli ktoś nie oglądał pierwszego rozdziału tego opisu. Gdy walczysz z przeciwnikiem takim jak mag czy bard, twoje ataki zadają tylko 50% punktów obrażeń, dokładnie, tu trzeba pamiętać. No ale oczywiście pasywka barda działa również na tego druida, no i pasywka druida działa na barda, w zasadzie wszystkie pasywki. Wojownik może blokować na druida, no i tak samo druida pasywki działają na niego. No i właśnie, jeżeli chodzi o magusia, to tak samo, dostaje tylko 50% obrażeń od tego druida, tak samo jak bard, co powiedziałem przed chwilą. No i tutaj jeżeli chodzi o postać tygrysa, to ona nie może zrobić na maga uniku, więc no postać tygrysa na magów jest totalnie bezużyteczna, więc o tym należy pamiętać. No a maguś oczywiście tam wiadomo, przeszywa pancerz druida, no i generalnie działa tak jak to maguś zazwyczaj działa, nie ma żadnych, powiedzmy, ubytków. Jeżeli chodzi o zwiadowcę czy też zabójcę, no to oni oczywiście mogą unikać ciosów druida, no i druida pasywka też, w sensie wszystkie pasywki działają dobrze. Jeżeli chodzi o paladyna, to zadaje druidowi niestety 33% z fireballa, więc bardzo, ale to bardzo dużo, no ale oczywiście pasywki druida działają przeciwko paladynowi. Berserk może się wkurzać na tego druida, więc działa jego pasywka również, no i pasywki druida również działają na berserka, więc tak to wygląda w skrócie. No i teraz jeżeli chodzi o nasze obliczenia, mam oczywiście 3 screeny, wiadomo, bo każda pasywka została przeze mnie sprawdzona, no i zaczniemy sobie od postaci orła. Postać orła, to co wam powiedziałem, tutaj myślę, że nie muszę się rozwodzić, na magusiów bardzo fajne win ratio 61,5%, natomiast na każdą inną klasę postaci ma poniżej 50%, na berserka ma 40 niecałe 7, na zabójce 45,5, na wojownika 44, na zwiadowce 44, na łowce demonów niecałe 40, na paladyna już 37 niecałe, więc generalnie no postać orła nadaje się to, co już wielokrotnie powtarzałem,
tylko i wyłącznie na maga. Tu myślę, że nie musimy się rozwodzić. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o postać niedźwiedzia teraz, no to zobaczcie, że ten niedźwiedź według SF Toolsa jest bardzo dobry na większość klas. No i tak się zastanawiam, dlaczego, z czego to wynika po prostu. Ktoś pisał, że ten druid może nie być do końca dobrze wprowadzony w tego SF Toolsa, więc tu należy na to brać poprawkę. Dużo osób mówiło, że niedźwiedź jest w ogóle useless, w sensie, że nie ma sensu nim grać, w ogóle no nie ma co generalnie w skrócie, a tutaj jak widzimy, no na papierze niby jest bardzo, ale to bardzo dobry, więc się zastanawiam, z czego to wynika. No ale tak, czy, a czemu w ogóle, a czemu ma takie małe win ratio na Magusia, tylko 3%, poczekajcie moment, muszę coś sprawdzić, czy na pewno tu dobrze wam powiedziałem, że to działa, w sensie wiecie, na tego maga ta pasywka, bo coś mi się wydaje, że za mało. Sprawdźmy sobie tutaj z Magusiem, jak to wygląda. Nie, no chyba zmienia kolor, tak, zmienia kolor ta łapka. Ej, to dlaczego? No on nie może blokować też na... A, no właśnie, to wam źle powiedziałem. Oprócz tego, że nie może tutaj tygrys unikać, to też niedźwiedź nie może na pewno blokować tych ciosów maga. Tu jest jakby logiczne. No i chyba przez te bloki tak malutki win ratio ma właśnie ten maguś na postać niedźwiedzia, ale w sumie jestem zdziwiony. Oj, to jest tygrys, to o to mi chodziło. W sumie jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, no bo wojownik też nie może blokować na maga, no a tutaj mamy te dodatkowe obrażenia. No ciekawe, czemu tak to wynika. Mówię, może tutaj coś być nie tak policzone w tym SF Toolsie, coś nie tak wprowadzone, no ale dobra. Jeżeli chodzi o tą postać niedźwiedzia, no to mamy bardzo duże win ratio na postać orła, czyli jakbyśmy się bili z innym druidem w postaci orła, no to bez problemu. Na paladyna też bardzo dużo, ponad 71%, na wojownika niecałe 70%, na tutaj zwiadowcę 62,5%, na berserka też 62,5% około, na zabójcę 61,5%, na łowcę demonów 58,5% prawie, no i niedźwiedź dostaje od druida w postaci tygrysa 45%, zawiesiłem się na moment, od magusia, na którego ma niecałe 3%, no i od barda, na którego ma 1%. Bard mnie nie dziwi, bard jest bardzo dobry na właśnie takie tanki klasy, no ale bardzo mnie dziwi, szczerze mówiąc, dlaczego ten druid ma takie małe win ratio właśnie na tego magusia. Nie wiem, szczerze mówiąc, no może coś tu jest źle wprowadzone, może coś tam jest, powiedzmy, nie halo, no ale tak czy inaczej tak to się prezentuje na papierze. Tutaj musicie brać zdecydowanie poprawkę. Ja tu niestety nie dopowiem nic od siebie, no bo jeszcze tego nowego druida nie testowałem. Dobra, no i na sam koniec mamy postać tygrysa. Tak jak mówię, postać niedźwiedzia bardzo mocno pomijana przez większość graczy. No a jeżeli chodzi o postać tygrysa, no to polecana na każdego przeciwnika oprócz magusia. No i to zresztą widać, jeżeli chodzi o postać tygrysa, no to mamy na postać orła prawie 67%, na wojownika 66%, na zabójcę 63%, na zwiadowcę 60,5%, na berserka 60,5%, na paladyna 57%, na łowcę demonów prawie 56%, prawie 55% na właśnie niedźwiedzia. W sensie na druida w masce niedźwiedzia, no i na barda mamy zaledwie 11,5%, czyli od barda dostajemy, no i jeżeli chodzi właśnie o magusia, no to tak samo mamy 0,05%, więc to jest bardzo, ale to bardzo malutko. Myślę, że oczywiście tutaj też warto dopowiedzieć, że chyba jeżeli cios krytyczny bard w nas bije, to może też ten tygrys nie, w sensie no na to wygląda, że po prostu nie może uniknąć, także dlatego też takie małe procenty, jeżeli chodzi o tego barda. To by było logiczne, jeżeli tak to by faktycznie działało. No ale tak to wygląda, nie? Czyli mówię, jeżeli walczymy z magusiem, to zdecydowanie orzeł. Jeżeli tutaj mówię o osobach, które grają druidem, jeżeli chodzi o inne klasy postaci, no to zdecydowanie polecam zakładać maskę tego tygrysa. Tak ludzie mówią, tak ludzie polecają, że to się koniec końców sprawdza najlepiej. No, tyle jeżeli chodzi o PvP. Troszeczkę tutaj mam wrażenie, że takich niejasności, no ale powiem wam, że mówię, ten druid jest poniekąd w fazie testów, ten druid jeszcze nie jest chyba do końca zrobiony tak, jak ma być finalnie. Tutaj dochodzą jakieś nowe klasy postaci, jakoś to inaczej wszystko wygląda, więc powiem wam szczerze, że ciężko generalnie tutaj cokolwiek... no jakoś się wypowiedzieć, nie? Sensownie, no bo to wszystko jest nowe i to wszystko jeszcze musi zostać na pewno dopracowane. Mamy tu trochę tych druidów, wiecie co, ile jest w ogóle postaci na serwerze? 760 tysięcy. Jakbyśmy znaleźli jakiegoś jeszcze barda, bo to...
tak naprawdę mnie ciekawi. 760 800, może tutaj jakiś bardzik się trafi na samym końcu, ktoś kto sobie założył powiedzmy konto dopiero co tego barda. Okej, tutaj nam się już kończy, to są w ogóle postacie, no ale nie, tu mamy same trzy podstawowe klasy, tak jakby chyba nikt nie zrobił po prostu konta tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić, raczej każdy kto sobie zrobił to tam poniekąd walczył jakoś, no i niestety no to bym musiał zrobić na jakimś, nie wiem, nowszym serwerze czy coś takiego, czy bym mógł po prostu może sprawdzić na swoim bardzie, to może to by było lepsze. A, wy macie to włączone cały czas, ale to nic, bo tam tylko po prostu przewijałem topkę. Dobra, czy mamy tutaj jakiegoś druida? Sprawdźmy to. Tutaj był taki jeden w topce, kojarzę go, teraz on chyba troszeczkę zwolnił, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że gdzieś powinniśmy, o dokładnie, Fungo, o niego mi chodziło, on jest teraz w postaci tygrysa, no i sprawdźmy to, czy... O, może unikać, okej, czyli no działa to tak samo, więc tutaj jak my pewnie damy kryta, to on nie może unikać, no a jeżeli my damy zwykły cios, no to on jak najbardziej ten unik może zrobić. Tak to generalnie się tutaj prezentuje z tego co widzę, tu w ogóle bardzo małe ciosy, no i wygraliśmy, no ale no, tak to działa, czyli tak samo też jak w przypadku Magusia. Dobra, lecimy dalej i teraz jak to działa w tym... nieszczęsnym PvE, czyli po prostu w lochach. No i wiadomo, tier lista, mamy go w betierze, w sensie tego druida. Razem z zabójcą, razem ze zwiadowcą i razem z bardem. Wiadomo, maska tygrysa, uniki, bardzo fajnie to działa, uniki zawsze fajnie działają w lochach. Nie jest to co prawda poziom łowcy demonów, czy też właśnie tego berserka, no ale na pewno ten druid bardzo fajnie sobie radzi w lożkach, dlatego też wrzuciłem go do betieru. Mówię, no tygrys na tak naprawdę każdy loch, jeżeli chodzi o orła, no to na loch z Magusiem, no i jakoś to tam powinno iść i jakoś powinien sobie w tych lochach radzić, więc moim zdaniem generalnie na plus i generalnie mówię, no na pewno nie jest tak słaby jak jakiś Maguś, jak jakiś wojownik, jak jakiś paladyn, także no ja od siebie mogę tego druida osobiście do lożków polecić, no i myślę, że nie ma co tutaj się jakoś bardziej rozgadywać. Koniec, tyle jeżeli chodzi o tego druida, myślę, że jakoś to w miarę sensownie wytłumaczyłem, no i teraz możemy sobie przejść do ostatniego rozdziału, czyli dla kogo to jest klasa. Powiem wam szczerze, że wiadomo, nie mamy żadnego dodatkowego itemku, mamy dość duży wachlarz tych postaci, możemy sobie wybrać orła, możemy wybrać tygrysa do wyboru, do koloru. Moim zdaniem jest to bardzo fajna klasa dla gracza eko oraz dla gracza free to play. Dlaczego? Już tłumaczę. Jeżeli jesteśmy grzybiarzem, to co wam powiedziałem na samym początku, może nas denerwować to, że musimy się dostosowywać pod konkretnego przeciwnika, żeby po prostu nie dostać jakiegoś mocnego wpierniczu, że tak powiem, w rankingu. Na przykład jesteśmy grzybiarzem, jesteśmy top 1, to co już wam powiedziałem na początku, zostawimy swoją postać w masce orła powiedzmy, no i nas będą zbijać jakieś inne klasy postaci, a magowie będą się od nas odbijać. Jeżeli zostawimy postać w postaci tygrysa, że tak powiem, no to może nas jakiś maguś zbijać i będziemy po prostu z tej topki tam lecieć w dół, no i to może wiadomo grzybiarza irytować, no bo grzybiarz jest grzybiarzem po to, żeby w tym rankingu być jak najwyżej, to chyba logiczne, więc no tutaj nie wiem, czy ten druid będzie odpowiedni dla grzybiarza, to też zależy od charakteru danej osoby, no ale powiedzmy, że jest w miarę ok i w tym PvP i w tych lochach, jak zresztą sami widzimy, no i jeżeli chodzi o tutaj gracza eko, czy też free to play, to myślę, że będzie fajny, myślę, że będzie sprawiał jakoś tam radość, możemy sobie odpowiednią postać wybrać pod konkretny loszek, możemy to sprawdzić na SF Toolsie, w której postaci będziemy sobie lepiej radzić na dany loch, w której gorzej, ma tylko jedną broń wiadomo, nie ma tutaj dodatkowego itemku, więc myślę, że jeżeli mechanika generalnie taka wam się podoba, jak to tu wszystko działa, to gracze free to play i gracze eko będą zadowoleni, no im raczej przynajmniej na początku serwera przez tam pierwsze miesiące, może nawet pierwszy rok za bardzo na tym rankingu nie zależy, więc chyba tutaj nie ma co się o to martwić. Wiadomo, że jak serwer już będzie stary i powiedzmy tylko kilka osób się będzie liczyło w tej walce o topkę, no to już prościej będzie nam, sorry, aż głos straciłem,
prościej będzie nam wybrać sobie po prostu odpowiednią maskę, żeby wiadomo, no jeżeli na przykład w topce nie będzie żadnego maga w tej ścisłej, powiedzmy tam top 5, no to fajnie będzie sobie na takim tygrysie siedzieć, jeżeli będzie dużo magów, no to w tej postaci orła, no ale mówię, takie RNG, taka losowość i takie zmuszanie do ubierania odpowiedniej postaci, jak tam na przykład, nie wiem, zostawiamy postać na noc, idziemy spać czy coś, może grzybiarzy denerwować, no i to chyba tylko tyle, to zależy od waszego charakteru. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy pierwszym komentarzu oraz opisie, piszcie komentarze, czy wszystko na pewno zrozumieliście, a jeżeli nie, to oczywiście też możecie tam zadać jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć, jeżeli czegoś tutaj nie dopowiedziałem. Trudna postać, nowa postać, ciężka do omówienia, więc nie zdziwię się, jakbym tam jakiś delikatny błąd popełnił, no ale raczej wydaje mi się, że taki ogólny zarys omówienia, jak to wszystko wygląda, jest jak najbardziej ok. Tyle, dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, tego kciuka w górę pamiętajcie zostawić i subika, dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!